Odnalazła nas wojna, bo nie szukaliśmy prawdy. Na czym polega to założenie? Dlaczego prawda jest tak ważna dla nas i dlaczego jej brak nieustannie wraca do nas pod postacią tragedii? Bo prawda potrzebuje oswojenia siebie ze śmiercią. Dlatego nas odnalazła wojna, czyli śmierć tragiczna. Bo nie szukaliśmy prawdy, czyli śmierci. Nie odzieraliśmy naszego życia ze złudzeń i nie dojrzewaliśmy w prawdzie wszechświata poprzez śmierć. Na czym to polega? Droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego unicestwienia, do milczenia. Jeśli bowiem ten gatunek wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, gdy wszystko zostanie policzone, używając żargonu fizyków, scenę wydarzeń opuścił. Jak Państwo zauważyli, nikt i nic nie przetrwa. Dlatego walka o przetrwanie traci kompletnie na swoim znaczeniu. Wszystko, co kroczy drogą zdobywczego wyobrażenia, żeby przetrwać za wszelką cenę, zawsze czeka drastyczny upadek. Na najwyższym stopniu ewolucji zmienia się bowiem paradygmat. Na arenę naszych wydarzeń wchodzi potrzeba, głęboka potrzeba tego gatunku dojrzewania w prawdzie wszechświata, czyli odzieranie naszego życia ze złudzeń. Do tego potrzebujemy właśnie zła moralnego, które ma rzucić światło na zaciemniony obszar naszego doświadczenia. Gdy przestajemy walczyć o przetrwanie, a otwieramy się na zapłodnienie intelektualne i moralne. Jeśli w postępie kulturowym ten proces nie zostaje zainicjowany z wykorzystaniem moralnego zła, zło destruktywne wróci, zatoczy koło, bo zawsze zatacza. Z tego powodu wybuchają wojny, konflikty i wszelkie tragedie. Z powodu walki o przetrwanie, walka o wolność. To jest zawsze i jedynie tylko walka z tym elementem naszego życia, który zaciekle o przetrwanie walczy. Więcej na ten temat dowiesz się z filmu, który pojawił się na karcie u góry. Nieuchronność tych wydarzeń, ich bieg, rys znaczeniowy jest dla nas stosunkowo tragiczny, ale nie pozbawiony sensu. Na najwyższym stopniu ewolucji zmienia się bowiem, jak powiedziałem, paradygmat. Zostaliśmy rzuceni w czas, ażeby miłość nie została nigdy przez nikogo przywłaszczona. Dlatego tak ważne jest odzieranie miłości ze złudzeń, dojrzewanie w prawdzie wszechświata i rezygnacja z władzy w obliczu ujawnienia argumentu o wyższym gradualizmie. Nic innego nam nie pozostaje. Bóg zesłał na nas już nie taki obowiązek, ale konieczność na najwyższym stopniu ewolucji, ażebyśmy osiągnęli najwyższy stopień oświecenia poprzez niepokój, a nie poprzez poszukiwanie harmonii, bezpieczeństwa i spokoju. Bo walka o przetrwanie to jest właśnie poszukiwanie tego elementu bezpieczeństwa, harmonii, spokoju i koniecznie władzy. Dlatego świat Zachodu odbija się w twarzy Putina jak w lustrze. Zło zostało wywołane z ukrycia, bo jesteśmy na niewłaściwej trajektorii rozumowania. Obraliśmy fałszywy kurs, o czym wszechświat nam przypomina. Prawda jest tylko tym momentem, który się aktualnie rodzi. My powinniśmy zająć się rodzeniem prawdy poprzez zwrócenie się przeciwko ludziom i ujawnienie
im tego, ukazanie im tego, czego nie widzą i nie dostrzegają. Tak powinien pracować prawidłowo skonstruowany system, gdzie odzieramy nasze życie ze złudzeń. Racjonalne wówczas jest to, co jest irracjonalne w tym założeniu, bo nie jest rozumowe. Na najwyższym stopniu ewolucji rozum nie dokonuje już absolutnie niczego. Dlatego racjonalna mądrość nie dokonała niczego na przestrzeni tysięcy lat, bo nie rozumie, jak to brzmi, tego problemu, czyli optymalnego ruchu wszechświata na końcu ewolucyjnego postępu. I podobnie jak w przypadku Boga, zobacz, Bóg jest i go nie ma jednocześnie. Także i my, dojrzewając w prawdzie, czyli rezygnując z walki o przetrwanie, jesteśmy to byt oczywiście, ale na drodze dojrzewania w tej prawdzie wchodzimy na drogę niebytu. Jest i nie ma. Tutaj jest zarysowany cały ten cykl. Proszę sobie wyobrazić teraz, że jesteśmy w stanie demaskować te złudzenia egzystencjalne. Czyli wyłapywać, wyłapywać te zjawiska, które zaciekle walczą o przetrwanie, ażeby utrzymać swój interes na powierzchni. Czyli władzę w odpowiednim wymiarze życia społecznego, kulturowego, intelektualnego, który pozwala im przetrwać przez setki, czasami nawet tysiące lat. Bo te instytucje, których już namnożono bez liku, to są instytucje, które nie tylko nie rozwiązały żadnego naszego problemu, jakże mogły go rozwiązać, skoro idą nieustannie fałszywą drogą. Zatem rozpoznanie tych fałszywych zjawisk, walczących o przetrwanie, trzymających się absurdu i nie otwierających się na prawdę, która się rodzi, która jest wytwarzana, jest kluczowe dla rozwoju naszego udręczonego gatunku. Nie można w tej chwili powiedzieć, jak to się dzieje. To już zależy od człowieka, który obserwuje, który patrzy, który zwraca nam uwagę. Takich ludzi bardzo często kiedyś palono na stosie. Więcej na ten temat dowiesz się z mojej książki. Link do księgarni znajduje się w opisie. Tam, gdzie jest walka o przetrwanie, nie ma mowy, żebyśmy mówili o prawdzie. To założenie trzeba zrozumieć, rozpoznać, zgłębiać i kultywować. Wszystko, co walczy o przetrwanie, jest kłamstwem. Dlatego, żeby przetrwać, trzeba kłamać. Na nic modły, na nic walka o pokój. Bowiem tylko niepokój jest dla nas przewidziany, żeby mogła rodzić się prawda. Twórczy niepokój. Harmonia nie mieści się w świadomości, lecz poza nią, w śmierci, odejściu. Aby nikt nie mógł przywłaszczyć prawdy. Nikt nie położył na niej swoich łap. Z tego względu jest to wielki pomysł Boga, który zrobił w tym układzie sił doskonały pożytek ze zła. Zatem Bogu jest potrzebne zło, inaczej to zło destruktywne nie wracałoby nieustannie do nas. Bo żeby doświadczyć prawdy, trzeba się otworzyć na jej dopływ, oznajmiający naszą głupotę, czyli umrzeć w sobie. Proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy jedynym gatunkiem w ogóle, który takiej operacji, czyli redukcji patologicznego czynnika doświadczenia, może dokonać. Wyobraź sobie teraz, że świat rozumie tę ideę, pojął ją, obrał właściwy kurs. Nie chce sobie już ten świat sam robić krzywdy. Jakiż morderca miałby potrzebę zabijania kogokolwiek, gdy przecież morderca tylko żywi się naszym lękiem, niczym innym. Dlatego wypieranie śmierci, która jest upostaciowiona w lęku przed prawdą, doprowadza do jej przybycia, upomnienia nas.
Na wojnie walczą jedynie ci, którzy w czasie pokoju milczeli. Nie dbali o poszukiwanie prawdy. To my. Dlatego przyszła wojna, bo byliśmy zajęci wyzyskiem i walką o przetrwanie. A potem się dziwimy i nie chcemy przyjąć na siebie także tej odpowiedzialności, tej winy, że sami napędziliśmy tą spiralę naszych cywilizacyjnych niepowodzeń. Prawda szuka zatem oddalenia, nie przywiązania, żeby prawda mogła powstawać. Ów dystans jest niezbędny, bo tylko zło się przyciąga. Dobro pozostaje w dystansie. Wojna wybucha zawsze, gdy zbiera się bractwo, przyjmując na siebie prawdę obiektywnego fałszu. Zaś prawda musi być wytwarzana jedynie przez subiektywną obiektywizację. Czyli w tym układzie sił twój głos, głos jednostki jest dla społeczeństwa ważny. Ale to najczęściej właśnie ta jednostka jest ze społeczeństwa wykluczana, marginalizowana, a to tłum decyduje o tym, co jest prawdą. To wielki błąd. A skoro dojrzewanie w prawdzie domaga się śmierci, tak jak powiedzieliśmy, a śmierć jest doświadczeniem czysto subiektywnym, także i wolność jest subiektywna. To twoje jedyne i niepowtarzalne dzieło osobowe, własne szaleństwo, które nie umniejsza kwestii godności. Szaleństwo, którego ludzie, zwróćcie uwagę, tak strasznie poszukują, bo jest złożone w idei wolności. I przede wszystkim to głos jednostki jest najważniejszy, która otwiera innych na zapłodnienie intelektualne i moralne i sama także się na nie otwiera, aby prawda mogła powstawać w zdrowym społeczeństwie. Moglibyśmy konkludować, kto nie wpuści śmierci, czyli prawdy, swoje życie, tego ona odnajdzie. Warto jeszcze dodać, że jesteśmy wszyscy równi jedynie w obliczu śmierci. A zatem tej idei, o której tutaj mówię. Zapewne wszyscy pamiętają ze szkoły zagadnienie memento mori. Nie do końca chyba wiedzieliśmy wówczas, co to dokładnie znaczy. Wątpliwe jest także, czy rzekomy autorytet, który ową, nazwijmy to, wiedzę przekazywał, zdawał sobie w pełni sprawę, do czego służy śmierć i jakie znaczenie w naszym życiu powinna spełnić. Z całą pewnością jednak mamy tutaj do czynienia z dziejową niekompetencją autorytetów, nie tylko duchowych, ale także intelektualnych, którzy niewłaściwie wykonali swoją robotę. Dlatego też nieustannie ze śmiercią się zmagamy, a ona, domagając się udziału w naszym życiu, wraca pod postacią tragedii. Więcej dowiesz się z podlinkowanego materiału. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. Ja serdecznie dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Króla Pustkowia. Kłaniam się.